Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z bardziej rozbudowanymi kartkami. Myślę, że kartkami, bo na razie mam jedną stworzoną, ale podejrzewam, że połączę to z innymi, jak już zrobię, bo też jeszcze mam w planach inne, które będą takie bardziej stworzone na bogato. Także zobaczę jeszcze, jak to tam będzie, czy wrzucę samą tą kartkę, czy połączę jeszcze z tymi pozostałymi. No i czy w ogóle zdążę je zrobić, bo mam taką nadzieję. Pewnie jak Wy będziecie widzieć ten filmik, to już te kartki dawno polecą. Tym bardziej, że to są kartki, które stworzyłam już do paczek. Znacie te, które gdzieś tam mam w planach i tą, którą dzisiaj pokażę, więc wiadomo, że paczki idą w 1-2 dni, więc to mogę już wysłać na taką ostatnią chwilę, dlatego też do nich zabrałam się na samym końcu. Najpierw chciałam, wiecie, stworzyć te wszystkie do koperty, żeby już móc posłać pocztą. No i ta pierwsza kartka to jest kartka, którą stworzyłam dla Scrapius. Od niej już paczkę dostałam w Mikołaja, na Mikołaja właściwie, a ja zawsze wysyłam jej paczkę dopiero na święta, więc troszkę musi zawsze dłużej poczekać, ale jest. I bardzo się starałam, żeby ona była w jej stylu. Gdzieś tam już dawno sobie ją wymyśliłam, gdzieś tam, jak to się mówi, zaprojektowałam w głowie. Gdzieś tam już sobie wymyśliłam dodatki, jakich bym chciała użyć. Potem sobie to wszystko skompletowałam i spróbowałam poukładać. No i powiem Wam, że jestem z niej zadowolona, bo jest to takie coś zupełnie innego niż zwykle robię, ale jednocześnie myślę, że właśnie w stylu Justyny i mam ogromną nadzieję, że jej się spodoba. Więc jest taka bardziej kraftowa, naturalna i do tego użyłam też tektury takiej falistej. To jest właściwie, wiecie, z kartonu takiego, z paczek, które dostaliśmy w przesyłce oderwane, bo ja też robiłam to na wyzwanie na cudną paczkę, gdzie było właśnie trzeba użyć no takiej właśnie tektury falistej, tak żeby była chociaż trochę tam widoczna. Więc no, na tym sobie też zbudowałam całą kompozycję, chociaż finalnie dosyć sporo przykryłam ten element, trochę ją tam widać, ale no już nie tak jak na początku, więc no zobaczymy, czy to będzie zaliczone. No ale tak jak już nieraz wspominałam, raczej nie zdążę zrobić i tak wszystkich tych kartek, więc już mi na tym tak nie zależy, ale też stwierdziłam, że spróbuję, bo gdzieś tam sobie już wcześniej to urwałam i zawsze chciałam zrobić czymś takim kartkę. A że to jest takie bardziej naturalne, to tak typowo mi się z Justyną skojarzyło. I tym razem używałam sobie kwiatuszka, którego dostałam od Kasi, właśnie z którą mam wymiankę kalendarzem adwentowym. Te kwiatuszki pojawiły się u mnie pod numerem 6 i tutaj idealnie mi się nadały, bo właśnie one miały takie fajne, długie te płatki i jakoś mi się w tą kompozycję bardzo wpasowały. A też no nie miałam swoich zrobionych białych, bo miałam białe z niebieskim, a tutaj niebieskiego w ogóle nie ma. Więc już wiecie, nie miałam też czasu robić swoich, więc stwierdziłam, że dobra, no chociaż jeden sobie zużyję tutaj dla kogoś innego. bo po prostu tak się wpasowały te kwiatuszki, tak mi się przynajmniej wydaje. Tło sobie zrobiłam, słuchajcie, z tych papierów to pierwsze. To są papiery już bardzo, bardzo stare z Action, nawet nie wiem ile one mają lat. Takie vintage właśnie. I tutaj było takie zielone tło. Nie wiem, o takie coś. I one było takie podzielone na 4 części, jak widzicie tutaj. I tak to dziwnie wyglądało, ale właśnie sobie po rozcięciu nie ma tej kreski i właśnie to idealnie pasuje na tło. Tak wygląda właśnie z tyłu karteczka z takimi cudownymi gwiazdkami. Więc to jest na to pierwsze tło i na tył kartki. Do tego idealnie mi się pasowały napisy z Art Journal Christmas u Haka Galery. Tak kolorystycznie ta zieleń mi się tutaj wpasowało, więc mamy napis rodzinnych świąt. I ja sobie ten napis akurat tak fajnie poszarpałam też tym postarzaczem, wiecie, tym papieru. Można to też zrobić nożyczkami. A cała ta druga warstwa to już jest tło kraftowe. Ja sobie go pociągnęłam radełkiem, żeby zrobić takie fajne ala przeszycia. No i na tym właśnie przykleiłam tą tekturę falistą na zmianę z też tym zielonym tłem, takim poszarpanym, poodrywanym, więc takie warstwy z tego porobiłam. A na tym kraftowym tle odbiłam sobie wzór taki z Agaterii przez maskę, takie śnieżynki, to jest piękny wzorek, ja już dawno mam tę maskę i uwielbiam ją.
I ja sobie odbiłam ten wzór, słuchajcie, taką zwykłą pastą śniegową, więc to jest takie gruboziarniste. Ja się zastanawiałam, jak to wyjdzie, bo wiecie, to jest grube, to się czuje, jak się tą szpatułką przyjeżdża, że to jest taki piasek. I bałam się, że to może być niezbyt ciekawy efekt, ale bardzo mi się to spodobało, takie jest grube, ma taką fajną fakturkę, widać, że to jest taki ala śnieg i naprawdę mi się mega to spodobało, choć dosyć sporo tej pasty do tego idzie, a ona nie jest też tania, więc tak, wiecie, od czasu do czasu można użyć, bo tam w sumie na całym tle użyłam, potem żałowałam, bo większa część jest przykryta kompozycją i tam mogłam w sumie tego wzoru nie odbijać, ale już dobra. Jeżeli chodzi o tekturki, to użyłam sobie jednej tekturki, którą mi kiedyś wypalił mój mąż. Tutaj jest takiego kompleciku świątecznego. I użyłam sobie też takich, też przez mojego męża wypalonych, podobnych do tych, nie wiem czy jeszcze tutaj mam, chyba już nie mam, ale podobne do tych takich gałązeczek z takimi brązowymi kulkami. Więc to są tekturki od mojego męża. I też do kompozycji używałam sobie z 13 art takich zielonych tutaj dodatków, fajnie się z tym papierem wpasowały, ciemnym, ale też na tym kwiatuszku właśnie od Kasi były srebrne środki, więc ja sobie też dodałam takich srebrnych listków, które kupowałam ostatnio w Passion Scrap. No i korzystałam oczywiście jeszcze z wykrojników i poszły w ruch taki wykrojnik, taki gałązek, wycięłam to w takim takim papierze zielonym, to jest ten taki z Action, tych metallic cardstock, nie wiem z czego to był, chyba wykrojnik z Ali albo skądś indziej, już nie pamiętam też, bo też mam go długo, jeden z pierwszych takich świątecznych moich, i użyłam sobie różnych śnieżynek, część jest od Aliny z AliExpress, część jest w sumie nie wiem, czy nie pamiętam w sumie teraz firmy, bo to już mówię, dawno zrobiłam tą kartkę, tak leżała, czeka na nagranie, więc wam teraz nie powiem. Z jakiejś to było firmy, ale już nie chcę mylić, bo ja mam tych śnieżynek naprawdę multum. Ale takie, wiecie, różne śnieżynki po prostu używałam, jakie miałam takie mniejsze, żeby też pasowało do tego tła po prostu przez maskę. Gdzieś tam też na kompozycji dodałam, zaraz zobaczycie. I użyłam sobie też takich maleńkich rzeczeczek, które dostałam właśnie od samej skraplusty, dla której jest ta kartka. Też do tej tekturki fajnie pasowało, bo ona jest takim wygrawerowana, jest w takim brązie. Więc wydaje mi się, że ładnie to wygląda. No i już wam pokazuję teraz tą karteczkę, bo pewnie na to najbardziej czekacie. A kartka prezentuje się tak. Więc no, widzicie, jest dosyć warstwowo, naturalnie. Ta tekturka też fajnie to wygląda, z takim kubkiem. Właśnie tutaj pasowała taka niepomalowana, taka zostawiona surowa do tego kraftu. Wydaje mi się, że to fajnie wygląda. Do tych gałązek też super to pasuje. Widzicie, one są tutaj w różnych miejscach. Tak to mamy te gałązki z wykrojnika, mamy te różne zielone, te srebrne i tutaj szyszeczki gdzieniegdzie pododawane. No i oczywiście ten piękny kwiatuszek od Kasi. Tutaj widzicie, to jest to, co mówiłam, że jak one przyszły do mnie, no to wiadomo, że gdzieś tam z tymi czapkami się zgniażdżyły i takie, wiecie, jak to flamiran zaraz zmienił kształt, ale jak się już doczepi do kompozycji i gdzieś tam się głębiej wbije i gdzieś tam te płatki się na tej kompozycji podniosą, to pięknie to wygląda i wcale nie wygląda ten kwiatek, jakby wcześniej gdzieś tam był troszkę taki, wiecie, no bo wiadomo, w przesyłce to się one tak trochę mogą popsuć, no nie? No więc tutaj fajnie się wpasowało, właśnie te długie takie tutaj mi się podobają. I oczywiście jeszcze jest tu sizal, o którym zapomniałam powiedzieć, gdzie niegdzie sobie tutaj wystaje. No i tutaj mamy to zielone tło, takie właśnie poszarpane, to samo co tutaj i tam z tyłu tej kartki. No i jest ta tektura falista. I tutaj z bliska możecie zobaczyć tę pastę śniegową, jak fajnie wygląda, jaką ma no, cudowną taką strukturę. O, zapomniałam słowa. No i tutaj też te przeszycia widać lepiej z bliska, więc no, mnie się podoba, jak ta karteczka wyszła. Tutaj są wszędzie te śnieżynki właśnie i tu sobie jeszcze jedna wystaje. Wiem, że właśnie Justyna sama robi takie kompozycje mocno gdzieś tam rozbudowane z różnymi dodatkami, więc no myślę, że w jej stylu ta kartka jest. Starałam się i zobaczymy, co ona na to powie. Ale też taka trochę inna niż zwykle robię.
więc też jestem ciekawa, co wy o niej powiecie. I to na tyle, jeżeli chodzi o samą tą karteczkę. Przepraszam was jeszcze za te dźwięki, jak zwykle mój królik się obudził, no co wieczór musi akurat wszystko obgryzać, co się da w tej klatce, więc czasami no, nie mam na to wpływu, no bo nie będę przynosić wielkiej klatki, bo ona jest duża, a też nie mam gdzie indziej miejsca do nagrywania, więc mam nadzieję, że czasami mi to wybaczycie. I jeżeli będę coś tutaj jeszcze dogrywać, to się jeszcze dalej widzimy, bo no, myślę, że tutaj dogram jeszcze te karty, które zrobię, ale no, tak jak mówię, jeszcze ich nie zrobiłam, więc nigdy nic nie wiadomo, więc na razie jest ta karteczka, a zobaczę, czy tam jeszcze coś tam dogram i w ogóle kiedy wleci ten filmik. Także na ten moment to tyle. Pa, pa. Witajcie ponownie. Karteczki wszystkie zrobione, więc szybciutko je tutaj dogrywam, bo już muszą iść w świat. Oczywiście pójdą paczkami, więc dojdą na czas. No przynajmniej mam taką nadzieję. Będą tu jeszcze trzy karteczki, które udało mi się zrobić. I wszystkie trzy idą do koleżanek skraperek, więc mam nadzieję, że im się spodobają. Pierwsza z nich, słuchajcie, idzie do Justyny, do mojej takiej koleżanki, z którą już miałam niejedną wymiankę, z którą zresztą miałam również wymiankę kalendarzem adwentowym w tamtym roku, więc jeżeli kojarzycie te filmiki, to wiecie, o jaką Justynę chodzi. No i też jej robię paczkę taką z kartką tutaj i zrobiłam jeszcze, nie wiem czy nie zrobię jeszcze jednej ostatniej właściwie pracy świątecznej, ale to zobaczę, jak coś to jeszcze dogram. I ja zrobiłam jej kartkę korzystając z papierów od Scrap and Me z kolekcji tego roku, Magic Christmas. Przepiękna kolekcja, bardzo fajnie się z nią tworzy. I tutaj jeszcze używałam sobie tylko kolekcji z Action. To jest kolekcja albo... Nie, to jest sprzed 2 lat chyba. Tak mi się coś kojarzy. I tego korzystałam tylko z tego zielonego tła do wycinania z tego wianka. I tutaj użyłam sobie tej kraty do ozdobienia dna pudełka, więc tak to... Tak to tutaj mi do tego posłużyło i przydało mi się, bo tak kolorystycznie mi do tej kolekcji jakoś pasowało. Więc to jest pierwsze. I tym razem zrobiłam sobie, słuchajcie, wianuszek. No, dawno już chciałam z tego wykrojnika zrobić kartkę z takim wiankiem. Ja go do tej pory używałam tak, że sobie wszystkie gałązki wycinałam. Znaczy ten wianek cały i rozcinałam sobie ten wianek na różne takie mniejsze gałązki, a nigdy z tego nie zrobiłam właśnie kartki wianka. Więc tym razem wycięłam sobie to 2 razy. Jest taki podwójny wianek i na tym właśnie przykleiłam już taki wianuszek wycięty z papieru właśnie z tej kolekcji Scrap and Me. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. No i też sobie dodałam tam takie pół perełki czerwone dla ozdobienia. I używałam sobie moich takich papierowych kwiatów zrobionych za pomocą Heartfelt Creation. Już je nieraz pokazywałam, więc wiecie, myślę, o co chodzi. Tutaj głównie używałam tych z taką półperełką złotą. I ja sobie te kwiatuszki posypałam tym takim Shimmer Dust Action złotym, żeby się jeszcze coś zmieniło. Napis jest również z tej kolekcji. Całość jest zrobiona na kraftowej bazie. Do tego mam pudełko również kraftowe. No i prezentuje się to tak. Tu mamy pudełeczko, ono jest troszkę wysokie, ale już no nie chciałam kombinować, sklejać kolejnego. Tutaj mamy do podnoszenia wstążkę, jak widzicie, ozdobione taką krateczką, więc wszystko ładnie wygląda w środku. I karteczka prezentuje się tak, więc jest taka bardzo klasyczna, czerwona, typowo bardzo taka świąteczna, z gnomem, które no, są teraz tak modne. No jak widzicie, mamy tutaj właśnie taki podwójny wianek z tego wykrojnika z Craft & You i właśnie ten wianek taki wycięty z kolekcji, ten gnom i napis właśnie taki czerwony i te półperełki, które gdzieś tam dodają jakiegoś takiego uroku. No i kwiatuszki, zobaczcie, jak się ślicznie mienią. Pod spodem jest ten czerwony papier w takie cudne zawijaski. O, tutaj go widzicie dokładnie z tyłu. No i karteczka otwiera się tym razem do góry. Tutaj już też jest oklejone miejsce na życzenia.
bo ten wianek fajnie się prezentuje właśnie jak tak stoi na wprost, niż tak wiecie bokiem akurat, więc tak to wszystko wygląda i mam nadzieję, że Justynie się spodoba. Ja myślę, że ona lubi takie właśnie klimaty, takie typowo świąteczne. W tamtym roku też od niej dostałam taką kartkę z dzwonkiem, z gnomami, więc myślę, że to jest jej taki troszeczkę styl. No przynajmniej mam taką nadzieję, więc starałam się, żeby jej się to spodobało i leci za niedługo do niej paczuszka z tą karteczką. No i teraz Wam pokażę jeszcze kolejne dwie kartki już w takim klimacie mocno zimowym tym razem. Przechodzimy do tej kolejnej karteczki. Kartka również mieści się do pudełka, bo jest taka mocno trójwymiarowa z takimi kwiatuszkami wykonanymi z tej kolekcji, znaczy dopasowanymi do tej kolekcji Winter It's Coming od Margaret Paper Design. Obie te karteczki, które teraz Wam pokażę, będą właśnie zrobione z tej kolekcji. I ja sobie tutaj powycinałam te kwiatuszki. To jest taki numer 0514 i właśnie sobie je zrobiłam na tak trójwymiarowo, więc mam nadzieję, że to się spodoba, bo ja jestem zakochana w tych kwiatach i one są przyklejone na jednej z kompozycji z tych kwiatów. Ja tutaj oczywiście pokazuję Wam cały arkusz, nie ten taki powycinany, i to jest 0516, tutaj jedna z tych kompozycji, chyba ta nawet przydała mi się jako właśnie takie pierwsze tło. I na tym właśnie są poukładane te wszystkie kwiatuszki, choć tak naprawdę mało tego widać, ale coś tam wystaje właśnie spod tego wszystkiego. Do tego dołożyłam sobie takich białych gałązeczek, porozcinałam. One się też cudnie mienią, takim brokatem są pokryte. Oraz używałam takich listków. Ja je kiedyś dostałam w wymiance. O, takie cudne srebrne listki różne. Do tego gdzieś tam spod kompozycji wystawiam takie kuleczki i też posypałam sobie kompozycję takimi kuleczkami jakby śniegu oraz kryształkami lodu, jakby to też dostałam od kogoś w wymiance. To jest piękne, bo to jest taki widzicie, o, jest takie ma kamyczki większe, więc naprawdę mi się to podoba. Czy nie domyłam maski, bo się też bawiłam w następnej kartce. I jeszcze prócz tego mamy taki produkt, czyli Snow Crystal Pen. On się o dziwo nie zapchał, słuchajcie, po całym roku. Ja sobie tym pokryłam dach i mostek taki tam jest, bo to jest taki domek. Właśnie tam, gdzie jest śnieg, po prostu tym pokryłam, żeby on się tak pięknie mienił. Bardzo fajny efekt, bo to jest takie półprzezroczyste, ale w sobie ma brokat i ślicznie to wygląda. Jest taka błyszcząca faktura na tym, no nie wiem, czy to zobaczycie w ogóle w filmie, bo to trzeba by było zobaczyć na żywo najlepiej. Na zdjęciach tego nie umiałam uchwycić, ale może tutaj złapię kamerę, zaraz zobaczymy. I tutaj jeszcze użyłam sobie takiej owalnej serwetki z gwiazdeczkami, więc idealnie mi do świąt pasuje. To jest mój w ogóle chyba jeden z pierwszych wykrojników. I bodajże od Marianny, bo teraz jak kupowałam kilka, to też są takie różowe, więc wydaje mi się, że to było z tej firmy. I do tego takich srebrnych śnieżynek sobie używałam. Też już to długo mam, nawet nie wiem skąd, ale tam mi się przydało. I wycinałam sobie też listki tesy tego paska takiego również od Margaret PSM 0522, tak to się nazywa. I myślę, że wszystko wymieniłam. Kartka ta jest robiona teraz już według mapki, która była na cudnej paczce. Ta mi się ona spodobała i stwierdziłam, że idealny pomysł, nie będę musiała myśleć, co tam kombinować, tylko zrobię po prostu kartkę według tej mapki. I karteczka jest w pudełku takim niebieskim, które kupowałam również w sklepie Minecraft Time. Tam właśnie kupowałam różne bazy takie pod te kolekcje i różowe, i właśnie takie niebieskie, więc tutaj mi się idealnie przydało do tej karteczki. A sama kartka leci do Asi, czyli Handmade przy kawie. Kto ogląda, ten wie. Umówiłam się też z nią na taką wymiankę przydasiami i kartką oraz ateciakiem. Mam nadzieję, że jest aktualna, bo w sumie dawno z nią nie pisałam, ale jeszcze tam niedawno potwierdzałam, znaczy niedawno, jakiś czas temu, więc no myślę, że ta wymiana jest aktualna. Jeszcze tam będę do niej pisać, ale
ale najwyżej po prostu ja wyślę. I już Wam pokazuję, jak ta karteczka wygląda. Miałam tu zrobić jeszcze jakieś takie, wiecie, może jeszcze zrobię, do pociągania. No, kartka się mieni. O, fajnie, łapie ten taki efekt na dachu. Widzicie? To jest takim błyszczącym czymś pokryte i jest jakby ma, widać, że ma w sobie taki śnieżek i jednocześnie brokat. Na żywo to oczywiście lepiej widać, ale ma takie drobinki. I tu, i tutaj ten mostek. I wszystko się tak cudnie mieni. No więc tak to wygląda. I tutaj też nawet na drzewku sobie to pokryłam, ten śnieg. Te kwiaty trójwymiarowe, no cudownie wyglądają po złożeniu. I właśnie też tutaj są te kryształki lodu. O. I tu w tym środku dałam sobie też te kuleczki, bo on był taki mniejszy ten kwiatuszek, więc tu akurat mi pasowało bardziej to, żeby tutaj gdzieś sobie nałożyć. I są też te białe kuleczki właśnie gdzieniegdzie. Tam też jest taki zatopiony, są zatopione te kryształki lodu. I widzicie, tutaj są te białe różne takie listeczki srebrne. Te ćmy takie wycięte z kolekcji, dwie. No i te tutaj różne listeczki. I tu są takie dwa panele. No te śnieżynki z tych naklejek z kryształkiem. Takie turkusowe bardziej tło. Piękny taki kontrast do tego jasnego, wydaje mi się, że to fajnie wygląda. No i napis jest wydrukowany chyba przeze mnie, tak mi się wydaje, bo już miałam to pocięte, ale myślę, że z tego co pamiętam, to w tamtym roku chyba, czy dwa lata temu, sobie sama przygotowywałam kilka takich napisów i to jest jeden z tych właśnie śnieżnych świąt. Do tego mi po prostu idealnie pasowało, do tego domka, domku ośnieżonego. Piękny jest ten obrazek. No i tył też okleiłam, więc fajnie to razem wygląda. Tutaj tylko wypisać i karteczka może polecieć do Asi. No mnie się bardzo podoba, ona się ślicznie mieni. No, na żywo wiadomo, że jest zupełnie inny efekt. Zawsze żałuję, że tego kamera nigdy gdzieś tam nie oddaje. Także to jest kolejna kartka i teraz Wam pokażę już ostatnią, która jest zrobiona również z tej samej kolekcji. Także zapraszam do dalszej części. Ostatnią kartkę robiłam dla Lilki, teraz już na ostatnią chwilę jest to ostatnia kartka, którą zrobiłam w tym roku. Nie planowałam jej robić, bo jakoś tak już miałam tyle do zrobienia, że nie sądziłam, że ona coś wyśle, ale to mnie tak miło zaskoczyła i dzisiaj po prostu w skrzynce znalazłam od niej kartkę i to taką, że no stwierdziłam, że muszę zrobić dla niej kartkę, bo strasznie mi się spodobała, taka w 200% w moim stylu, przepiękna jest. Pewnie będę Wam ją pokazywała po świętach. I też dostałam od niej ATC, więc szybko siadłam do zrobienia też jej kartki do koperty. Chociaż ona jest troszeczkę taka trójwymiarowa, mam nadzieję, że się jakoś zmieści, bo już no w sumie sprawdzałam, że wchodzi, co prawda na styk, ale wchodzi. I też zrobiłam jej ateciaka i sobie, więc również jej poślę. Mam nadzieję, że dojdzie jeszcze po świętach, przed świętami, jak nie to po świętach, bo tam będą, wiecie, noworoczne też życzenia, więc najwyżej dostanie później. Choć myślę, że jeszcze zdąży dotrzeć, taką mam przynajmniej nadzieję. No i też korzystałam, tak jak mówiłam, z tych kompozycji kwiatowych, z tych kwiatuszków i z tej samej kolekcji Winter It's Coming. To już sobie odkładam. Tym razem używałam też sobie tych pasków z tej kolekcji. Tutaj mi się przydał jeden z tych obrazków w tym takim kółeczku. Więc tutaj głównie do tego, tego musiałam użyć. Użyłam sobie też takich naklejek, to są z Teddy'ego. Ja nie wiem, czy ja je... musiałam je dostać, bo ja tam nie kupuję, więc kiedyś gdzieś tam je musiałam dostać, ale nie pamiętam już od kogo, gdzie, co, jak. Zamieszałam teraz, ale już bardzo późno jest, już jest praktycznie noc, kiedy to nagrywam. Ale no muszę już jutro to wysłać, dlatego też tak szybko. Więc to są takie śnieżynki białe, gdzieś tam między kompozycją się znajdują i mi się wydaje, że fajnie to wygląda. Bo też użyłam sobie takiej tekturki, to jest taka duża gwiazda, śnieżynka. To jest taki numer tej tekturki i te śnieżynki mi tam pasowały. To tą gwiazdę wyembosowałam sobie oczywiście pudrem do embossingu białym
I użyłam sobie też mojej maski nowej, którą znalazłam w kalendarzu adwentowym od męża. Zrobiłam sobie na rogu taki wzorek, bo tym razem używałam gotowej bazy z Action, to jest ta 15x15, więc no, ta maska po prostu idealnie wchodzi na takie kartki w tej wielkości, ale nie chciałam też, żeby to się jakoś tak mocno rzucało, bo jednak już mamy tam embosowaną tekturkę i wiecie, o co chodzi, chciałam tylko taki delikatny akcent, więc zrobiłam sobie to takim czymś. To jest taki produkt, który dawno temu kupiłam, się nazywa Glitter Gel z Rangera, tylko bardzo, bardzo długo to wysycha, więc no tak, trzeba bardzo cienko to nałożyć. Jednak trochę odczekać, a nawet jak to nagrzewałam nagrzewnicą, to za bardzo no, nie szło, musiałam poczekać. I sobie właśnie odbiłam po dwóch stronach taki wzorek. To jest takie półprzezroczyste, ale bardzo mieniące się i na żywo to tym bardziej fajnie wygląda. I właśnie to koło z tych pasków, tą grafikę wycięłam sobie takim kółkiem z przeszyciami i potem podkleiłam pod tekturką. Więc to jeżeli chodzi o przyda się, z których korzystałam. I jeszcze używam sobie takich kryształków lodu, też tych samych, które używałam w poprzedniej kartce. I też tych takich białych gałązek, gdzieś tam sobie powciskałam to w kompozycję. Tym razem jest kartka taka już bez tego srebra, a biało-niebieska. Ale ogólnie bardzo mi się podobają prace, które wychodzą z tej kolekcji. Po prostu jestem tak zachwycona tym, że naprawdę. Ja ją robiłam też właściwie z tych resztek, które mi zostały po ostatniej kartce, więc tak... też fajnie. I ona prezentuje się tak, więc jest to teraz tym razem większa troszeczkę karteczka, ale idealna, żeby zmieściła się ta tekturka. Cudowna jest w ogóle ta tekturka, zobaczcie, jaka śliczna. No i tutaj jest ten ośnieżony domek również. On mi się tak podoba, że i w tej kartce tego użyłam, ale tym razem takiego właśnie koła, gdzie tutaj takie sopelki zwisają. To w ogóle wygląda, jakby było pokryte glossy akcent. Taki jest efekt właśnie już na tym papierze. Więc naprawdę efektownie to wygląda. No i tu jest właśnie ta maska w tych rogach i widzicie, jak to się pięknie mieni. To oczywiście na żywo jest zupełnie, znaczy zupełnie inaczej wygląda, ale tutaj wszędzie po prostu mamy taki wzorek śnieżynek błyszczący, tak to zobaczycie lepiej. I on ma takie jakby flakesy w sobie, taki brokat z flakesami, cudowny efekt, słuchajcie. Zobaczcie. Więc no, mega. Więc ona jest pełna blasku. To są też śnieżynki z tej tekturki, bo tam, jak widzicie, w rogu tutaj tej tekturce były, więc też sobie tutaj je dodałam, wyembosowałam na biało. No i to jest ta cała kompozycja, gdzie mamy jeden taki bukiecik z tych wycinanek i na tym jest przyklejony kwiatuszek jeden, taki lekko właśnie trójwymiarowy. Trzy listki gdzieś tam dokleiłam i na tym, pod tym wsunęłam te białe gałązeczki. Gdzieś tam przykleiłam te trzy śnieżynki, ćmę, która też jest tak delikatnie podniesiona i posypałam to tymi kryształkami lodu, żeby też się dodatkowo mieniło, żeby ta praca była taka bardziej, wiecie, jeszcze mroźna. No i tak to wygląda, bardzo mi się też podoba. Tył wygląda tak. To już jest, słuchajcie, inny papier niż tu, ale jest tak podobny do tego, że już też chciałam użyć jakiegoś takiego, którego miałam pocięty i padło na ten, a myślę, że kolorem się świetnie to dopasowało. Więc i przynajmniej jest ładny, ładny tył, bo ma takie cudne kwiaty. Więc tak to wygląda, to już nie oklejałam, bo już też wiecie co, jest już tak późno, że ledwo zdążyłam ją zrobić. I ona co prawda się spłaszcza, jak ją wsunę do koperty, ale właśnie to jest też taki przekaz do Lilki, jakby oglądała, bo myślę, że obejrzy ten filmik, że potem jak sobie wyjmie, żeby sobie po prostu poodchylała z powrotem te płatki tak do siebie i ona będzie ładniej wyglądała po prostu ta karteczka, jak te płateczki będą tak do środka, no bo do koperty, no boję się jednak w tej trójwymiarowej wysyłać. No Lilka mi co prawda wysłała w takiej trójwymiarowej, ale no różne sytuacje już są na poczcie, różnie poczta wysyła, jedna może wysłać, druga nie, więc wolę w normalnej takiej klasycznej płaskiej, więc no, ale tak to pięknie wygląda. Pokażę Wam, że się mieści do koperty, bo mówię, sprawdzałam specjalnie, żeby nie było, bo tak ją właśnie zaczęłam robić trójwymiarową i potem mówię, kurczę, ten kwiatek może się nie zmieścić.
Co prawda wchodzi na styk, bardzo na styk, ale wchodzi. O, widzicie? Jest. Jak się zaklei, tu jeszcze będzie też ateciak z boku, to myślę, że spokojnie wejdzie, nic się nie zagięło. Także jest. No więc ta karteczka już sobie pójdzie, na razie ją wyjmę, bo jeszcze muszę wypisać. I tam sobie muszę delikatnie ją właśnie włożyć, żeby to mi się nie zagięło, bo teraz to tak na szybko. I tak to się prezentuje, więc dajcie znać, jak Wam się te wszystkie kartki podobały. I ja myślę, że to będzie ostatni już filmik przed świętami. Tak mi się wydaje, że już następnego Wam nie zdążę wrzucić. Ale jeszcze to zobaczę, bynajmniej teraz chciałabym Wam złożyć jeszcze życzenia świąteczne, no bo nawet jak wrzucę, to podejrzewam, że tuż przed świętami mało kto wejdzie jeszcze obejrzeć jakiś filmik, więc też już chciałam złożyć Wam życzenia, bo po prostu część z Was może obejrzeć sobie po prostu już po świętach. Ja sama też nadrabiam później czasami filmiki te ostatnie, bo przed samymi świętami to już wiadomo. Jest tyle do roboty, że nie ma w co ręce włożyć. Także chciałabym Wam złożyć przede wszystkim, słuchajcie, zdrowych świąt, bo widząc, co się u mnie dzieje, to po prostu tego Wam życzę i uważam, że to jest teraz najważniejsze. U mnie po prostu połowa szkoły jest chora. Do klas chodzi garstka osób. Wszyscy, z którymi bym nie rozmawiała, to w większości ktoś albo był dopiero co chory, albo właśnie jest chory. Gdzieś tam też na Facebooku widzę, że wszyscy po prostu w koło chorują, więc słuchajcie, nic nie jest tak ważne jak zdrówko, żebyśmy na święta dobrze się czuli, żebyśmy mogli w dobrym samopoczuciu zjeść tą kolację wigilijną i ją przygotować, będąc na siłach, w pełni zdrowia i oczywiście radować się z tych świątecznych chwil, żeby pojechać do rodziny i się spotkać. Więc tego Wam najbardziej tutaj tym razem w tym roku życzę. Po prostu zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka. Oczywiście też spokoju, mimo wszystko, mimo całej tej sytuacji, która się dzieje. Co rok mamy co chwilę coś. No i mimo wszystko też tej takiej atmosfery świątecznej, smacznej kolacji wigilijnej, dużo radości tutaj z spotkania z rodziną. No i przede wszystkim też tego błogiego wypoczynku, tego relaksu, żebyście nabrali sił na nowy rok i no i spełnienia wszystkiego, co sobie zaplanowaliście na ten czas. Także to tyle. Jeszcze jedynie dla tych, co oczekują śniegu, choć słyszałam, że go ma nie być, ale jakby zawsze mamy nadzieję, to jeszcze też dla tych, co lubią zimę, to życzę im tego, żeby ten śnieg spadł, żeby był i żeby był taki pełny nastrój świąteczno-zimowy, jak w tych kartkach właśnie ostatnich. Więc no, na koniec jeszcze raz zdrowych, wesołych i spokojnych świąt. A życzenia noworoczne myślę, że Wam jeszcze zdążę złożyć. Ale jeżeli ktoś wyjeżdża, no to też mu życzę już szczęśliwego nowego roku i udanego Sylwestra, jeżeli nie będzie miał już czasu wchodzić na filmiki, oglądać do końca roku, to tym osobom tego też życzę. No i zapraszam Was do obejrzenia tego, co się kryje w kalendarzu, w kolejnych numerkach. Nie wiem, ile tutaj otworzymy. Reszta pewnie będzie w późniejszym filmiku. Jeżeli tutaj no na pewno 24, no nie? Więc zobaczę, ile tutaj teraz zdążę dograć, a resztę zobaczycie sobie później. Jeżeli jesteście ciekawi, to Was serdecznie zapraszam. I dziękuję za Waszą obecność podczas wszystkich tych moich świątecznych filmików, szczególnie tym osobom, które oglądały każdy. Możecie dać znać w komentarzach, czy widzieliście wszystkie filmiki. Będzie mi bardzo miło, ale przede wszystkim dajcie znać, co sądzicie o kartkach, czy macie tutaj jakiegoś swojego faworyta, bo troszeczkę ich tutaj no było, więc jestem ciekawa, która Wam się najbardziej spodobała, czy ta naturalna właśnie od Justyny, czy ta typowo świąteczna z wiankiem, czy właśnie zimowa DL-ka, czy ta, którą teraz tutaj widzicie. No i to na ten moment tyle. Zapraszam Was do dalszej części filmiku. Pa, pa.
Witajcie 20 grudnia. Wybaczcie, jeżeli jestem już tak mało entuzjastyczna, ale jest już bardzo późno, jest właściwie już noc, bo do późna tworzyłam ostatnie prawie prace, bo możliwe, że jeszcze zrobię jedną jutro, zobaczę, ale już na pewno ostatnią kartkę w tym roku i jeszcze takie ateciaki robiłam, więc troszkę mi to zajęło. No i jeszcze później to wszystko nagrywałam, bo jutro muszę posłać, więc no dzisiaj siedzę po nocach. No i chciałam Wam pokazać właśnie kolejne okienka. Mam nadzieję, że ogarniacie wszystko tak jak ja, bo no ja po nocach tworzyłam, bo też w dzień troszeczkę sprzątałam, już lodówka umyta, przygotowana na zakupy. Więc troszeczkę dzisiaj też miałam roboty ogólnie, więc tak, ale no mam nadzieję, że jeszcze jutro tylko właśnie ogarnę ostatnie paczki, najwyżej pojutrze, znaczy jutro, dzisiaj, no bo jak wstanę, w sensie cały czas mi się to myli. I dobrze, otwieramy sobie 20. Tutaj również mam, jak widać, pudełeczko, tym razem jakieś malutkie, więc Będę musiała to nożyczkami. Już sobie otwieram. Mam nadzieję, że u Was zdrowie dopisuje, bo jak ja słyszę, co się dzieje wokół, mam nadzieję, że my dotrwamy do świąt. Chociaż gdzieś tam mój synek trochę pokasuje, ale nie jest to jakieś nic poważnego na razie. Lakiery! Ale jaka ilość, słuchajcie! Gdybym nie była taka zmęczona, bym się jeszcze bardziej cieszyła, ale już jestem tak wykończona dzisiaj, że może tego nie być, słuchajcie, ale mega czadowe kolory, słuchajcie, w ogóle a propos, powinnam już dawno pomalować paznokcie, zbieram się do tego już, nie wiem, który dzień, od tygodnia staram się je pomalować. Ale no tak długo mi zajmują wszystkie właśnie te porządki, przygotowania różne i tworzenie, że nie wiem, kiedy tego zrobić, bo ja jednak gdzieś tam tego wprawy nie mam i trochę mi to zajmuje. Ale muszę zobaczyć te wszystkie kolory. Słuchajcie, wybaczcie, jeżeli Was to tak nie interesuje, ale jestem ciekawa. No to jest taki jasny, niebieściutki. A więc fajnie, taki zimowy właściwie. Ja lubię tą firmę, właśnie z tej używam, dlatego pewnie mój mąż z tej kupił, bo wie, że z tej mam lampę. I że mi się one po prostu sprawdzają. Jakoś tak do tej się przyzwyczaiłam i wiecie, że się na tym tak aż bardzo nie znam, to nie testuję innych. Wow, jaka zieleń! Słuchajcie, czad, ja nie miałam w ogóle zielonego. I ja teraz się zastanawiam, czy mój mąż po prostu zobaczył, jakie ja mam lakiery, bo ja mam tutaj taką wystawkę koło mojego sklepa w ogóle lakierów, czy po prostu na brał, tak wiecie, i zgadywał. Muszę się go jutro zapytać, ale ciekawy kolor, no takiego nie mam. Następny to jest jakiś taki wróż. Wow! To jest, słuchajcie, brokatowy, ale czad! Jezu, to będzie śliczny, nawet na Sylwestra, słuchajcie. Są gdzieś kolory? Nie pisze. Nie pisze przecież tu, jejku. To jest jakiś Marlena, jakby kogoś interesowało. I szukał takich. Ten był... z lata? Dziwna nazwa. A ten Noemi. N11. I przedostatni to jest oczywiście, widzę jakiś fiolet, taka śliwka. No i jest taka śliwka. No, w czekoladzie. Plum in Chocolate z Craft O'Clock mi się zaraz skojarzyło. Też chyba nie mam takiego w ogóle. FIA F11. I ostatni, ale czadowy numerek, słuchajcie. Ale mówię, że muszę podziękować, bo już śpi. Marika M09. I sprawdzamy ten. Wow! Jejku, jaki śliczny! On jest taki a la galaxy, wiecie, nocne niebo mi się zaraz kojarzyło. Mega czad!
Super. No i teraz bym miała problem, jaki mi pomalować sobie na Sylwestra. Muszę wymyślić sobie jakąś, wiecie, stylizację i dopasować. Chociaż nie wiem, na Sylwestra bo jeszcze miała świąteczne, które pomaluję. No, co ja gadam. No, ale na takie wszelakie okazje. Super. Mega, mega. Fajnie. I dobra, 20 od Kasi. Tutaj będzie bardziej skrapowo, więc bardziej takie, wiecie, coś interesującego dla Was. Przepraszam, ale już mi tak zaschło w gardle, bo mówię, nagrywam serię filmików i już mi aż z tego wszystkiego zaschło w gardle, bo nic nie piłam od dawna. Muszę się zaraz napić. Jejku. Rozwalam te pudełko. No. O, stempel z P13. I powiem Wam szczerze tak, że gdybym go nie miała, to bym się mega cieszyła, bo jest śliczny. Ale akurat tutaj trafiła w coś, co mam. Nie wiem, czy ona wie, że to mam, czy nie wie. Ale posiadam taki stempelek. Jest śliczny. Używałam go już kiedyś do kartki jednej. I czasami o nim zapominam, szczerze powiedziawszy. Ale piękne są, bo jest i ładna czcionka, więc po prostu gdzieś tam komuś dam. Wiecie, mam dużo wymianek, więc nie zginie. Będzie jak znalazł. Dla kogoś, kto robi dziecięce prace, więc no, poczeka sobie i do kogoś poleci. Ale jest śliczny, ja sama go, no tak jak mówię, mam. Więc z chęcią dam komuś, kto będę wiedziała, że będzie też wykorzystywał. Także tak, więc ja Ci bardzo dziękuję, bo ja wiem, że ten stempel też no troszeczkę kosztował i gdybym go nie miała, to bym w ogóle, wiesz, skakała tutaj z radości, że takie fajne napisy, ale no mam, ale mówię, nie szkodzi, będę miała po prostu coś na wymiankę, nie będę musiała kupować i po prostu do kogoś innego tam pójdzie, ale piękny, sami przyznajcie. Także takie dwie rzeczy. W kalendarzu w 20 bardzo, bardzo fajne, więc no, ale te lakiery po prostu, no muszę teraz pomalować te paznokcie, słuchajcie, już, bo mam takie długie. Ja długo nie malowałam, bo mi się dwa połamały, czekam aż odrosną, bo ja nie lubię jakiegoś takiego przedłużenia. No i też chciałam, żeby mi się po prostu odświeżyły, bo miałam już je bardzo, bardzo zniszczone i miękkie, więc też dlatego chciałam po prostu troszkę pobyć bez tych hybryd, bo to jednak, wiecie, troszkę niszczy te paznokcie. Żeby się wzmocniły, ale już najwyższy czas je zrobić, bo są tak okropne, że no masakra. Więc teraz będę miała czym, ale myślę, że jednak sięgnę po swoje takie bardziej świąteczne kolorki, bo mam taki świąteczny zestaw jeszcze z zeszłego roku. I może się uda to zrobić dzisiaj. To zobaczymy. Także to na ten moment tyle. I no zobaczymy, czy się jeszcze będziemy widzieć. Ale na dziś to tyle. Pa, pa! Cześć wszystkim, tu Eni. Witam Was w kolejnej części filmiku. I powiem Wam, że jestem zmęczona, ale póki co jeszcze szczęśliwa, że się dzisiaj udało ogarnąć duże rzeczy. Choć z drugiej strony troszeczkę się obawiam, jak będzie wyglądał poranek, bo trochę mam wrażenie, że mnie coś rozkłada, ale rok temu miałam to samo. I też właśnie o tym mówiłam, że zastanawiam się, czy coś mnie nie bierze, bo gdzieś tam czuję, jakbym miała katar, jakbym mnie kręgosłup bolał i nie wiadomo co jeszcze. A się okazało, że to było po prostu przemęczenie. Wiecie, cały dzień się robi, praktycznie się nie odpoczywa, mało śpi, bo trzeba wszystko na święto ogarnąć i to daje o sobie też znać. Więc mam nadzieję, że to jednak jest przemęczenie, że się wyśpię i będzie okej. No, musicie pamiętać też sami o sobie, bo jednak ta bieganina, no to nie jest najlepszy pomysł, bo potem może to się odbić na naszym zdrowiu, więc też pamiętajcie, żeby jednak troszeczkę zwolnić i nie szaleć z tymi porządkami. Ja i tak w tym roku dużo mniej robię niż zwykle, ale no, tylko ze względu właśnie, że mam jako pierwsi ferie, więc co nie zrobię teraz, zrobię sobie ferie po prostu. Więc troszkę sobie też odpuściłam, ale mimo wszystko, no, dzisiaj trzeba było po prostu dużo rzeczy ogarnąć na jutro. Więc zakupy zrobione.
paczki spakowane, jutro tylko dopakuję ostatnią pracę, którą właśnie skończyłam tworzyć i nagrywać, tylko zrobię jeszcze zdjęcia z rana, dopakuję i wysyłam właśnie ostatnie dwie paczki. Dziewczyny wiem, że już podostawały kartki, tutaj niektóre, które by zostały wysłane pocztą. Czekam jeszcze na jedną wiadomość tutaj od jednej tutaj koleżanki, czy dostała paczkę. No więc taki też jest spokój już, że wszystko zdążyłam przygotować i myślę, że wszystko zdąży dojść na czas. Poza tym, no to też zdążyłam troszkę zadbać o siebie, bo pazurki wreszcie, słuchajcie, zrobiłam. Co prawda bez żadnych wzorków, takie proste czerwono-złote, tylko po prostu w świątecznych kolorach, takie bardziej brokatowe, no bo już też nie miałam za dużo tego wolnego, ale zupełnie, znaczy się teraz czuję już, jak gdzieś tam robię, bo nie boję się raz, że mi się gdzieś połamią, a dwa, że takie są świąteczne i tak, wiecie, taki klimat jest. No ja bardzo lubię mieć pomalowane właśnie i jak mam niepomalowane, to tak zawsze zła jestem, że nie mam kiedy tego zrobić. No i dobrze, już nie gadam, tylko przechodzę do tego, co tutaj najważniejsze, bo pewnie na to czekacie. Możecie dać też znać w komentarzu, jak wam idą te przygotowania, bo nic nie piszecie. Ja myślałam, że też gdzieś tam dacie znać, jak wam idą te przygotowania. A ja szukam numerka, przecież mam pudełko znowuż. Tak, kolejne pudełko. Ja nie wiem, czy to już będą teraz same pudełka, ale jest pudełko. Ja jutro właśnie zamierzam jeszcze się zabrać za pakowanie prezentów dzieciaczkom już, żeby to mieć już przygotowane. Wypadałoby i planuję jeszcze kilka tam innych rzeczy. I jeszcze jakieś prysznice już by wypadało umyć, takie rzeczy, zobaczymy. Jaki czad! No to dlatego mnie mój mąż mówił, że delikatnie z tym, bo ja tak tym wzięłam te pudełka, patrzę i tak, wiecie, słyszę, że tam się coś kula. I mówię, co tam, jakaś kula jest, czy co? A on mi mówi, że delikatnie. A ja mówię, no nie wiem, no dobra, okej. Okay. A tutaj taka szklaneczka jest, słuchajcie, jaka cudowna. Bardzo mi się podoba. To podejrzewam, że było właśnie w Biedronce, bo wiem, że on tam coś chował, jak przyszedł, kazał mi nie patrzeć i jakąś tam reklamówkę chował pewnego dnia, ale wiedział, że ja taką szklankę chcę, bo one już kiedyś były, tylko z takimi, nie wiem, cekinami chyba złotawymi. Wiem, że widziałam je w gazetce, ale jakby zapomniałam o tym powiedzieć mojemu mężowi i mi wtedy nie kupił. Potem już ich jakoś nie było, a wiem, że moi rodzice sobie kupili te szklanki i co do nich jeździłam, to zawsze chciałam kawkę w tych szklankach, bo mi się podobały. No i teraz właśnie widać znowu na święta, bo one chyba w tym roku też były w okolicach świąt, bo one się tak kojarzą, wiecie, taki shaker, a mnie to się od razu oczywiście z naszym sklepem kojarzy, no bo mamy, słuchajcie, shaker w szklance, nie? No to wiecie, mi się tak bawiło, nie? Ale powiem wam, że ta wersja podoba mi się jeszcze bardziej niż ta, którą mają właśnie moi rodzice, bo nie dość, że są gwiazdki, a gwiazdki to wiecie, dla mnie to jest w ogóle magia i w ogóle czary, mary, Harry Potter, te sprawy. Do tego wiadomo, gwiazdki też się kojarzą ze świętami właśnie. No i do tego są w takim cudownym kolorze, jak kocham, taki miniący, taki wiecie, a la galaxy, jak nocne niebo i w ogóle mega mi się to podoba. I powiem wam, że jest to jeden z lepszych tutaj rzeczy, ale to w ogóle wygląda, jakby to było tutaj, nie? Tak się aż chce to dotykać, a to jest gdzieś tam głębiej. Fajne, mega. Także jeżeli szukacie, to chyba coś takiego jest. Chociaż no nie wiem, czy to jeszcze jest, bo to już jakiś czas temu kupował. Ale mega, mega czad. Także super. Muszę mu jutro bardzo podziękować za to, więc wow. Ech. Podoba mi się. I jestem też ciekawa, co tu jest od Kasi, bo nie wiem, mi się wydaje, że to będą jakieś papiery, bo to takie, wiecie, płaskie. Ja sobie oczywiście to zawsze odrywam, zostawiam tu też taki ładny papier. Taki nawet na wiosnę można by było zrobić, mimo że to takie trochę ostro krzewy, ale czy ja wiem, aby tą kratę wykorzystać piękną. Słuchajcie, to jest kolekcja papierów od P13. Ale super, się cieszę. Słuchajcie, ja mam tą chyba kolekcję. Tak mi się wydaje, że ja już wiecie, tyle mam tych kolekcji, że ja już się powoli gubię.
Mam tą kolekcję w wielkości tej 30 na 30, chyba ją kupowałam sobie w końcu. Na pewno mam z Mintaja taką podobną do tej, ale chyba w końcu kupiłam tą drugą. Tak coś mi się wydaje. Albo 15 na 15, albo tą dużą, ale tej wielkości nie mam. A ja chciałam jeszcze zrobić dziecięcy albumik z okresu ciąży dla mojej córki z pierwszego roku życia i właśnie zastanawiam się, czy nie będę łączyć tej kolekcji z Mintajem, przez to kiedyś kupiłam. Ale potem jeszcze się pojawiły papiery z Lexy Design i tak do teraz nie wiem jeszcze, czego użyję. Ale jak nie dla córki, to dla kogoś innego sobie zrobię taki albumik z połączeniem tych dwóch kolekcji, bo one do siebie pasują. Ale czad, tu są też takie wycinanki. Tu takie jakieś rameczki, to tak średnio, ale tu mam już takie delikatne kropeczki, więc nawet dla chłopca mogą być. Teraz brat ma też małego synka, więc tym bardziej. Tu zobaczcie, albo wykorzystujemy to jako tło, albo też sobie wycinamy te wszystkie jakieś takie zwierzątka. Ja bym to osobiście wycięła, bo tutaj mało idzie na straty, większość można użyć. Choć mogli to tak zrobić, żeby wszystkie były zwierzątka, wiecie, w tej ramce. Tu jest takie różowe tło, jakieś smoczki, ale fajne. Właśnie inne są papiery niż w tych takich, wiecie, podstawowych. Takie niebieskie tło. Tu jakie cudowne kwiatuszki, jakie one są śliczne. Wow, ja nawet nie widziałam, że takie wielkość jest w tej kolekcji. Tu takie szarawe. Ja zdecydowanie wolę te kwiaty. I teraz te ramki w niebieskim odcieniu, a z drugiej strony znowu takie różowe coś, taki wzorek. I oczywiście różne łapacze snów i karuzele i tak dalej, więc to też jest przepiękne. Taka decha, to też wolę to. No i tu już jest od początku. I to oczywiście jest pewnie razy 4. Z tyłu są kolejne wycinanki, bardziej chłopięce widzę. Tutaj są, widzicie, takie dla chłopca. A z przodu dla dziewczynki, więc mega. Bardzo Ci dziękuję, tym bardziej, że mam z tego więcej, więc będę miała teraz taki komplecik i faktycznie może powstać taki większy, fajny albumik na pierwszy rok życia na przykład. Więc no, czym bliżej świąt, tym widzę się rozkręcasz i jeszcze lepsze, fajniejsze rzeczy, takie naprawdę, no, bardzo trafione. Strasznie mi się podoba, więc tutaj serduszko dla Ciebie. Jeden z najfajniejszych numerków się okazał, ta 21, chociaż wczoraj te lakier od męża też, no, był sztos. No i ten stempel też był fajny, no bo mówię, gdybym go nie miała, no to by było mega. To już wiem, bo to słuchajcie, jest komplet, on chyba wyszedł, ten stempelek, razem właśnie do tej kolekcji i dlatego tutaj Kasia chciała mi po prostu zrobić taki komplecik, żebym już od razu miała stemple do kolekcji, więc tym bardziej tutaj Ci dziękuję, bo widać, że gdzieś tam sobie przemyślałaś to, żeby to był taki troszeczkę kit, taki zestaw, więc przemyślane, no cieszę się, także tutaj serducho dla Ciebie ogromne, miło się kończy ten dzień i mam nadzieję, że ta pozytywna energia da mi siłę, żeby jednak się rano nie okazało, że coś mnie bierze, bo my nigdzie nie chodzimy praktycznie, ja byłam sobie tylko raz w sklepie na szybko, ale dosłownie specjalnie nawet w niedzielę, gdzie były te sklepy otwarte, bo było mało ludzi, praktycznie jedna osoba była w sklepie. Specjalnie właśnie dlatego wtedy poszłam na większe zakupy, jechał mój mąż, ale to też tak, to my nigdzie nie chodzimy, nawet dzieci teraz są już w domu i już nie puszczam do szkoły z pewnych tutaj różnych względów. Tam też coś tam kiedyś wcześniej mieli w tamtym tygodniu jakieś takie katarki, ale to dosłownie sam katar i im przeszło i to bardziej było przeziębienie od śniegu, bo myśmy wychodzili na ten śnieg i wygłupiali się, żadnych gorączek, żadnych nic nie mieli, także to im zaraz przeszło. Ale też przez to ich troszkę przetrzymałam. No i teraz już wszyscy siedzimy, więc nie wiem, mam nadzieję, że to nie to, co myślę. Bo tak wszyscy wkoło są chorzy, więc już trochę człowiek się stresuje z na samą myśl. Więc Wam też, słuchajcie, życzę dużo zdrówka, bo właśnie słyszę, co się dzieje i mam nadzieję, że Wy jesteście zdrowi, przynajmniej w większości tutaj z Was, że się trzymacie i że jak nawet coś Was tam złapało, to że się wykrujecie do świąt. Ja Wam tego bardzo, bardzo, bardzo życzę, bo wiadomo, jak to jest, każdy na święta chce być zdrowy i gdzieś tam ma jakieś plany, jechać gdzieś, więc no, trzymajcie się tam, uważajcie na siebie i chodźcie tylko tam, gdzie trzeba teraz, bo naprawdę, no, sezon grypowy w pełni, pogoda też nie najlepsza, więc wiecie, łatwo o przeziębienie. No i to na ten moment tyle.
I ja nie wiem, czy jeszcze będę coś do tego dogrywać, czy to nie wleci, czy następne numerki już nie wlecą po prostu po świętach, w tym ostatnim takim. Już pokażę więcej, albo to rozdzielę nawet na dwa filmiki. Słuchajcie, zobaczę, ale wiem, że już ten filmik będzie trwał długo, więc możliwe, że już kolejnego nie będę dogrywać, więc żegnam się już z Wami, a jakby coś, to po prostu dogram jeszcze, ale na ten moment już będę się z Wami żegnała, więc na resztę musicie poczekać troszkę dłużej, więc zapraszam Was też dalej po świętach, bo tam pokażę w filmiku jeszcze kolejne numerki tutaj od męża. Pamiętajcie, że mam aż do 26, więc trochę jeszcze będę tutaj otwierać sobie ten kalendarz i Wam oczywiście wszystko pokazywać. I jeszcze raz tutaj Wam życzę wesołych świąt i przede wszystkim zdrowych i spokojnych świąt. No i to tyle na ten moment. Pa, pa!